Dzień dobry. Klabater to polski producent i wydawca gier komputerowych. Jego współzałożycielem jest Michał Gębicki, który jest dzisiaj także gościem w studiu. I porozmawiamy o tym, jaki był ostatni rok dla spółki, jakie ma plany na ten kolejny i jak możemy podsumować to, co działo się w ostatnim czasie. Witaj, Michale. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czy 2019 rok to był dobry czas dla spółki? 2019 rok to przede wszystkim był rok wyjątkowy. Tak zacznijmy, dlatego że to jest pierwszy rok naszej pełnej działalności operacyjnej. Oczywiście wcześniej istnieliśmy w takiej formie na części działalności gospodarczej, ale od 2019 już jako pełnoprawna spółka akcyjna, początkowo prywatna, a na koniec roku publiczna funkcjonujemy. Więc tak, to był rok ze wszechmiar przełomowy, chociażby z tego powodu, że zadebiutowaliśmy na parkiecie New Connect w październiku i chociażby też z tego powodu, że wydaliśmy swoją pierwszą grę, Crossroads Inn. No, także jakbym nie oceniał tego roku, to jeszcze raz podkreślę, że to jest rok przełomowy, bo pozwolił nam praktycznie zrealizować wszystkie założenia, które sobie przyjęliśmy jeszcze w latach poprzednich, przygotowując się na przykład do pre-IPO w październiku 2018. No i zrealizować jest w takim wymiarze, w jakim sobie to przyjęliśmy, więc jestem bardzo zadowolony z tego roku. To przejdźmy też tak po kolei, po tych punktach, które się wydarzyły, no bo debiut na rynku New Connect to był taki przełomowy moment. Teraz tak z perspektywy czasu, gdy już minęło trochę miesięcy, to jak go oceniasz, co się zmieniło i czy powtórzyłbyś ten ruch? No to zdecydowanie bym powtórzył, to było, jakby, to było naszym celem od samego początku, więc tutaj nie mam żadnych wahań co do tego, że obraliśmy dobrą ścieżkę rozwoju dla Klabatera. No, zmieniło się dość dużo od strony formalnej, jest to oczywiste, jak bycie spółką już publiczną, ze wszystkimi obowiązkami, zmienia życie w firmie, to bez dwóch zdań. Natomiast również pozwoliło nam, tak jak wspominałem wcześniej, uszegregować pewne procesy, zbudować już naprawdę taką bardzo, można powiedzieć, mięsistą firmę, która funkcjonuje na rynku i może jakby dostarczać swoim, z jednej strony akcjonariuszom, z drugiej strony klientom, jak mam nadzieję, sukcesów, tak? Bo wiele wydarzeń 2019 roku myślę, że można tak określić. Crossroads Inn to jest ten tytuł, o którym w waszym przypadku dużo się mówiło i sporo było słychać. Końcówka roku także była intensywna pod tym kątem. Co możemy powiedzieć na ten moment, bo to nie jest koniec rozwoju tego tytułu? Crossroads Inn, tak, no to była historia w sumie warta osobnego pewnie programu, to bym powiedział nawet. Natomiast w dwóch zdaniach ogromne wyzwanie, bo to jednak jest wyzwaniem dla całej organizacji, zarówno dla zespołu produkcyjnego, zespołu wydawniczego, jak i również dla zarządu, wyprodukowanie gry. W dość krótkim czasie, bo zajęło nam to około 2 lat, przygotowanie Crossroads Inn. Udało nam się zmieścić w zamierzonym budżecie, czyli nie przekroczyliśmy kwoty około 850 tysięcy złotych na produkcję, co z kolei jest niskim budżetem, jeśli wziąć pod uwagę, powiedzmy, analogiczne produkcje pojawiające się w tym samym okresie na rynku. I również udało nam się dokonać rzeczy, wydaje mi się, niełatwej, czyli uzyskać zwrot tej inwestycji w zaledwie tydzień od premiery. To pokazało nam, że te decyzje, które podejmowaliśmy w procesie samej produkcji, były przynajmniej w znacznej części słuszne. Nie uniknęliśmy problemów i błędów oczywiście i tutaj mieliśmy problemy zdecydowanie na przykład z jakością gry, która ukazała się w momencie premiery, miała problemy z pewnymi błędami, które były związane z kolei z kartami graficznymi czy na przykład z tym, że nie przewidzieliśmy stopnia z trudności samej gry i dla wielu graczy było ono po prostu zbyt trudne, co kończyło się ich negatywnymi opiniami. Ale z kolei później przez kolejne praktycznie 3 miesiące, bo w sumie tak naprawdę to do dziś już jeszcze ciągle poprawiamy grę, wydając kolejne poprawki, patche i update'y, wprowadzamy również nowości do gry. No i tutaj ostatnia nowość dosłownie z paru dni, to jest pierwszy dodatek, który wydaliśmy, który nazywa się
po polsku ładnie psiaki i robaki, który wprowadza do gry właśnie rzeczone zwierzęta i domowe, jak i szkodniki. Także taki bardzo, myślę, wydaje sympatyczny prezent dla graczy w nowym roku i bardzo ciepło przyjęty, bo już parę dni od premiery minęło i widzimy jakby, że tutaj zarówno opinie o grze rosną, jak i taki odbiór tego dodatku jest bardzo, bardzo dobry. Ale wiem, że zapowiadaliście, że tych dodatków będzie sporo, więc to jest taki pierwszy krok, że będą dodatki płatne i bezpłatne. Akurat jeżeli chodzi o ten pierwszy, to jeżeli dobrze kojarzę, niecałe 3 dolary, 2,99 dolara dokładnie. Tak, tak. Dolara kosztują. Jakie są dalsze plany i w jakiej perspektywie czasowej, jeżeli chodzi o kolejne dodatki? Budując Crossroads Inn jeszcze przed premierą podaliśmy do opinii publicznej taką informację, którą nazwaliśmy mapą drogową, gdzie było pokazane dokładnie, ile tych dodatków będzie. Zaplanowaliśmy ich 4 płatne dodatki i 4 bezpłatne takie pakiety bardziej różnych elementów, które można wykorzystać w grze. No, Psiaki i Robaki jest pierwszym, który ukazał się w styczniu. Kolejny planowany jest w kwietniu. To będzie już bardzo duży dodatek, który będzie odblokowywał taką nową zupełnie funkcjonalność w naszej tawernie, a mianowicie możliwość budowania podziemi, czy to piwnicy, a w niej prowadzenia różnych nielegalnych aktywności, od chociażby planujemy walki kogutów, czy nielegalne różne aktywności związane z prowadzeniem zakładów, z hazardem z grubsza, które są bardzo, wiem, że oczekiwane przez graczy, no bo oczywiście wszystko to, co zakazane, zdecydowanie najbardziej przyciąga uwagę publiczności. Więc jak najbardziej zamierzamy te dodatki wydawać zgodnie z tą mapą. Jak na razie wszystko jest zgodnie z naszym planem. Produkcyjnie mamy 2 zespoły, które zajmują się z jednej strony właśnie budowaniem tych dodatkowych treści, a drugi zespół zajmuje się stałą aktualizacją gry. Ponieważ stale przybywa nam graczy, co nas cieszy, bo po prostu kupują naszą grę, no to również razem z nimi przybywa, można powiedzieć, może nie problemów, ale pewnych udoskonaleń, które musimy wprowadzać do gry. Bo po prostu bardzo duża masa ludzi zaczynają naraz testować, a gra jest w modelu otwartego świata, więc trudno jest bardzo w momencie wydawania jej na rynek przewidzieć wszystkie możliwe warianty, kto jak zbuduje tawernę, jakich zatrudni ludzi i jacy goście go odwiedzą. Więc tutaj pewna część błędów wynika właśnie z tego, jak bardzo nieprzewidywalne jest środowisko gry, które stworzyliśmy. Ale jesteśmy spokojni, bo zespół cały czas te błędy poprawia i praktycznie mamy taki, można powiedzieć, tygodniowy w tej chwili cykl wyprodukowywania mini łatek, które rozwiązują wszystkie problemy na bieżąco, a później w cyklu troszkę dłuższym już dużych update'ów, które dodają nowe treści. Ale tak od strony finansowej gra się już zwróciła, tak? No tak, tak. Gra zwróciła się w przeciągu pierwszego tygodnia od wydania, więc tutaj po prostu w tej chwili jesteśmy, o tyle można powiedzieć, bezpieczni, że w tej chwili projekt jest absolutnie dochodowy, rentowny i zgodnie z naszą koncepcją rozwoju tego tytułu planujemy trochę tak jak w serialach, stworzyć pewnego rodzaju sezon. I ten sezon zamkniemy w tym momencie, kiedy wydamy ostatni dodatek z naszej mapy drogowej. Jest on, jeśli dobrze pamiętam, przewidziany w okolice jesieni. I to zamknie sezon pierwszy Crossroads Inn. Wtedy wszystkie te dodatki będą już dostępne. Posiadacze tak zwanych przepustek sezonowych dostają je automatycznie, ponieważ zakupili tą przepustkę sezonową jak gdyby z góry. Natomiast każdy, kto chce sobie kupić wybrany, może kupić tylko jeden ten, który go interesuje. No i na jesień będziemy już planować jakieś kolejne ogłoszenia, jeśli chodzi o Crossroads Inn, co dalej z tym projektem, w którą stronę w kolejnym sezonie będziemy go rozwijać. Tak, zapytałam o tę rentowność i o, żeby wybrzmiało to, w jakiej sytuacji jest w tej chwili spółka, bo też sporo się mówi ostatnio o temacie CDP, czy w jakiś sposób, a jeżeli tak, to w jaki was to dotyczy i na was to wpływa? No, praktycznie w ogóle, dlatego że to nie są ze sobą w żaden sposób powiązane spółki, więc no, w tej chwili sytuacja rynkowa, CDP, która dotyczy tak naprawdę rynku lokalnego i produktów dystrybuowanych fizycznie, no, nie rzutuje na działalność w żaden sposób Klabatera, który jest spółką i publiczną, i skierowaną do swojej działalności głównie do rynku globalnego. To porozmawiajmy jeszcze teraz o planach na 2020 rok, planach wydawniczych i planach rozwoju spółki. Co przed nami?
No, przed nami bardzo duże wydarzenie, jakim będzie przede wszystkim publikowanie wyników, tak, za rok 2019, więc do tego przygotowujemy się w tej chwili intensywnie od strony administracyjnej, prezentacyjnej. Zamierzamy oczywiście oprócz samego podania wyników podsumować ten rok i podać wszystkie te informacje, które na pewno bardzo są interesujące dla rynku. Natomiast jeśli chodzi o tej strony, nazwijmy to komercyjnej, mamy bardzo bogaty plan na 2020, który skupia się w dużej mierze na dwóch dużych produktach, które w tej chwili posiadamy. Co warto też pewnie wspomnieć, też nie tak dawno temu, na początku stycznia, dokonaliśmy transakcji zakupu gry Heliborn. To jest zakup zarówno gry, jak i samej marki czy IP, więc ten projekt jest dla nas bardzo, bardzo ważny. My grę Heliborn do tej pory prowadziliśmy jako wydawca, czyli współpracowaliśmy z właścicielem tej gry, studiem litewskim JetCat Games. To był niezwykle rentowny i bardzo dużym sukcesem dla nas przeprowadzony projekt. Tylko do dziś ta gra ciągle jeszcze ma blisko 100 tysięcy wishlist. Jej sztukowo też ta sprzedaż jest bardzo wysoka. Dziennie około 600 do 800 graczy na serwerach stale walczy ze sobą w helikopterach. No to jest gra, która jest tak naprawdę symulatorem nowoczesnego pola walki helikopterów. I ten tytuł w tej chwili jest naszą własnością i to jest dość duży, przełomowy również krok dla spółki, bo oprócz już posiadanego Crossroads Inn, marki własnej, która również będzie rozwijana i ma plan jakby tutaj całoroczny, taki Heliborn jest dla nas projektem, którym w 2020 roku chcemy się skupić i chcemy na niego postawić. Z racji tego, że jest to gra multiplayer, która tak naprawdę żyje non-stop i stale ma dopływ i nowych graczy, jak i starzy gracze cały czas również monetyzują się na różne sposoby. Uważam, że będzie to jeden z takich bardzo kluczowych produktów dla spółki, nie tylko na 2020, ale również na kolejne lata. Z innych projektów, no to oczywiście bardzo niedługo premiera gry Help Welcome Tomorrow. Tu z kolei odnosimy się do wątku gier, które wydawaliśmy w 2019 roku, takich jak We The Revolution, które przy okazji chciałbym pogratulować tej koledze, Dawidowi Cieślakowi, który tę grę stworzył i dostał za nią paszport polityki. To jest ogromne wyróżnienie i bardzo się ogólnie cieszymy, że mogliśmy partycypować w tym wydarzeniu. I ta gra okazała się dla nas również w 2019 roku wielkim sukcesem wydawniczym. Chcemy to kontynuować i dalej w takim wątku gier narracyjnych, ambitnych, zahaczających o historię, zaprezentować graczom grę opowiadającą również o rewolucji, tylko tym razem rewolucji październikowej, rewolucji, która zmieniła to tak naprawdę bieg wydarzeń i historię, podobnie jak francuska, tylko w naszej bardziej może części świata. I ta gra już premierę ma w najbliższych miesiącach. Również zamierzamy jeszcze w lutym przeprowadzić do niej akcję zbiórkową w serwisie Kickstarter. A jeszcze na chwilę wrócę do tego tytułu pierwszego, o którym powiedziałeś, Heliborn. No bo co to oznacza dla inwestorów, że nabywacie prawa do gry i do marki? Tutaj zakupiliśmy tak naprawdę, oczywiście no marka jako własność intelektualna staje się naszą własnością, czy spółki własnością i w tej chwili możemy ją zarówno wykorzystywać, jak i rozwijać. Oczywiście jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby mówić, jakie konkretnie mamy plany co do niej. Myślę, że to też jest element tego naszego podsumowania, które będzie towarzyszyło publikacji wyników. Oprócz marki, co ważne, mamy gotowy produkt, czyli tutaj zakupiliśmy zarówno kod gry, zarówno źródłowy, jak i wynikowy, i wszystkie elementy, które wchodzą w jego skład, jak również w pewnym stopniu, można powiedzieć, społeczność graczy, która tam w tą grę gra. Więc mamy, staraliśmy się pójść tu może trochę na skróty, tak? bo trudno jest zbudować taką markę od podstaw. Natomiast Helibornie braliśmy udział od samego początku jako wydawca. I z racji tego, że byliśmy może tylko wydawcą, nasz udział w przychodach z tej gry również nie był, oczywiście, był proporcjonalny do naszego wkładu. A tym razem, jeżeli już jest to nasza gra, możemy liczyć na 100% wpływów z tego tytułu. I z racji tego, że ten tytuł również oparty jest o cykliczne wydawanie dodatków, pewnych dodatkowych treści, takich jak na przykład kamuflaże do helikopterów, nowe modele helikopterów, pozwoli nam na zbudowanie gry, która będzie się monetyzować przez kolejne na przykład 2 lata.
i inwestycje w nią będą opierały się głównie o budowę infrastruktury sieciowej, o akwizycję nowych użytkowników, czy na przykład pozyskiwanie nowych treści licencyjnych. Co też warto wspomnieć, w ramach tego IP, które zakupiliśmy, zdobyliśmy również dwa bardzo ważne kontrakty dla samej gry, czyli umowę licencyjną z amerykańskimi producentami helikopterów, czyli z firmą Sikorsky i z firmą Bell. Na podstawie tych umów w grze mamy możliwość, już mamy w tej chwili, będziemy to rozwijać, odwiernego oddania wszystkich modeli helikopterów obu tych firm, które absolutnie są wiodącym producentem i dla graczy, dla fanów tak zwanej Rotary Aviation, jak to się ładnie nazywa, czyli helikopterów, są absolutnie najważniejszymi markami na świecie. No, mając już te dwie marki, zamierzamy również w tym roku zwrócić się do kolejnych producentów, już bardziej europejskich, i od nich również takie kontrakty licencyjne pozyskać. Tutaj monetyzacja to jest słowo klucz, o którym wspomniałeś, więc jeszcze tak na koniec, nie wiem, czy możesz zdradzić, ale jeżeli tak, to gdybyś mógł opowiedzieć, jak to wygląda u Was tak wewnętrznie w firmie, jeżeli myślicie o cyklu życia produktu, jakim jest gra. Tutaj trochę powiedzieliśmy na przykładzie Crossroads Inn, myślenie o dodatkach, rozplanowywanie tego, no bo tutaj cztery płatne, cztery bezpłatne, ale jeżeli na przykład są informacje z rynku, informacje od graczy, którzy chcieliby jeszcze poszerzać społeczność i możliwości w tej grze, no to wtedy bierzecie to pod uwagę i dalej trwają prace, czy zamykacie ten proces i na przykład otwieracie kolejne? Jak to działa tak od wewnątrz? Zdecydowanie bierzemy pod uwagę to, co sugeruje nam społeczność. Oczywiście filtrujemy te sugestie przez pryzmat opłacalności, wysiłku, jaki należy włożyć i potencjalnego zwrotu z takich inwestycji, bo jednak każda modyfikacja do gry wymaga, o czym często gracze zapominają, wymaga czasu i nakładu pracy, więc jeżeli oczywiście są, tu mogę na przykładzie Heliborna powiedzieć, bo tam społeczność jest bardzo płodna w obszarze, co można by było dodać do tych helikopterów. Jednym z takich oczekiwań jest na przykład dodanie animacji wysuwania podwozia helikoptera podczas lądowania. No jest to z perspektywy produkcji bardzo złożony proces, bo to są dodatkowe animacje, modyfikacje modeli, których jest bardzo wiele w grze i koszt tej produkcji naprawdę wysoki. Z perspektywy gracza no pewnie niewiele to zmienia, bo to jest naprawdę mikropiksele na pikselach tak naprawdę. Natomiast ktoś, kto jest fanem helikopterów, wie, że ten konkretny helikopter ma wysuwane podwozie, to dla niego, jeżeli go nie ma, jest pewnego rodzaju no, spłaszczeniem tej rozgrywki. Więc z takimi sugestiami staramy się radzić po prostu tak bardziej odmawiając, ale powiedzmy w miły sposób. Tak, dokładnie. Natomiast jest wiele innych sugestii, ponieważ obie te gry mają żywą społeczność. Heliborn dodatkowo jest społecznością, gdzie gracze ze sobą mają interakcję. I to jest kluczowe, ponieważ oni wiedzą, w jaki sposób i co jest dla nich najciekawsze. W grze multiplayer jest parę trybów. Takie najbardziej popularne to na przykład jest The Deathmatch, tak? Czyli wszyscy walczą ze wszystkim, czy dwie drużyny walczą ze sobą. To jest Team Deathmatch, kiedy każdy walczy ze sobą, to jest Deathmatch. My w Helibornie mamy parę innowacyjnych trybów rozgrywki, które były zasugerowane przez społeczność, których nie ma w żadnej innej grze multiplayer. A z kolei te tryby są zasugerowane przez społeczność, która w dużym stopniu składa się na przykład z byłych wojskowych i rzeczywistych pilotów helikopterów. No więc sami byśmy na nie nie wpadli, gdybyśmy nie bo akurat tak się składa, że nie mamy pilota helikoptera w zespole, chociaż pracujemy z ekspertami. A ta sugestia ze strony społeczności bardzo nam pomogła, bo jednym właśnie z takich unikatowych cech gry Heliborn jest to, że tam bardzo realistycznie jest dodany nie tylko sam model latania helikopterem, ale również sposób zarządzania polem walki w czasie, kiedy ma się helikoptery na nim. Tak? Więc tak, dużo bardzo sugestii przychodzi ze społeczności. Część sugestii, co już bardziej w przypadku Crossroads Inn, jest wynikiem rozłożenia procesu produkcji, czyli oczywiście do momentu wydania gry jesteśmy w stanie zamknąć pewnego rodzaju zakres prac. Później natomiast, żeby gra stale żyła, potrzebuje się zmieniać, potrzebuje coś nowego, żeby było to impulsem do chociażby poinformowania graczy, że coś jest nowego, coś dodaliśmy, warto teraz do gry znowu zajrzeć po czasie. No i takie dodatki pozwalają nam na takie marketingowe dotarcie do społeczności i zainteresowanie jej tytułem ponownie i ponownie. Tak? To jeszcze tak zupełnie na koniec, podsumowując, takie najważniejsze punkty dla spółki na 2020 rok to?
Na pewno premiery naszych gier wydawniczych, czyli Help We Come Tomorrow, Sky Hill, premiery wszystkich naszych dodatków i dalszy rozwój Crossroads Inn. Oczekiwanie, bo nie mogę tutaj na razie jeszcze podać konkretów, ale na wydarzenia w temacie Heliborna oraz również projekty związane, które podawaliśmy wcześniej, takie jak na przykład Moonshiners, o którym już pewnie nie będę więcej opowiadał, ale o którym również około, myślę, naszej konferencji wynikowej zdradzimy więcej szczegółów. To w takim razie my będziemy także śledzić to, co dzieje się w spółce i patrzeć na te konkretne daty i konkretne kroki i mam nadzieję, że uda nam się niebawem jeszcze o tym porozmawiać, może przy okazji wyników, a już dzisiaj serdecznie dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję i zapraszam. I dziękujemy za uwagę.